może nie razem, ale też nie osobno możemy być na koncercie. Druga edycja Victor Young Jazz Festival Mława zapowiada się obiecująco. Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z możliwością zakażenia koronawirusem, tegoroczny festiwal jest organizowany w formie hybrydowej. Można go oglądać na żywo, za darmo, poprzez live streaming. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Mława. 23-24 października odbędzie się druga edycja Victor Young Jazz Festival Mława. Dlaczego to takie ważne dla nas jako mieszkańców Mławy? Ponieważ niewątpliwie jest to wydarzenie, które można nazwać wydarzeniem niezwykle prestiżowym, wydarzeniem, które buduje markę naszego miasta. Cieszymy się, bo znów na scenie Kina Kosmos wystąpią światowej sławy wykonawcy muzyki jazzowej. Tym razem usłyszymy dwa duety fortepianowe, Dudkiewicz-Hołownia pierwszego dnia 23 października i Wojciech Karolak-Kuba-Stankiewicz drugiego dnia. Mława lubi urozmaicać ofertę kulturalną, ceni sobie różne gatunki, chce jazzem zaakcentować swój gust muzyczny. Tak jak początkowa faza rozwoju jazzu wiąże się z Nowym Orleanem, skąd pochodził jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków tego gatunku, Louis Armstrong. Tak też i tu być może kiedyś usłyszymy o człowieku z ukrytym talentem, a przynajmniej niech informacja się niesie o renomie tego rodzącego się jeszcze festiwalu.